Siemano. Górska Zwyrka. Yes! W Dolinie Chochołowskiej. I ponieważ trzeba mieć kaca na Zwyrce, postaraliśmy się o to wczoraj i mamy. Naszym dzisiejszym celem jest kilka szczytów Tatr Zachodnich. Pierwszy z nich to Grześ 1653. A Marek jest zły. Jestem zły. Bo nie kupił biletów. Bo nie ma zasięgu. W Tatrach. Oczywiście bilety udało się kupić troszeczkę wyżej, kiedy tylko złapaliśmy zasięg. Plan był ambitny, zrealizowaliśmy go niemal w całości. Nocleg w Dolinie Chochołowskiej pozwolił nam na dość szybki i wczesny start, jak na nasze standardy. Dzięki czemu już po chwili mogliśmy wymaszerować w stronę Grzesia. Jakie szczyty zdobyliśmy po drodze? O tym za chwilę, pewnie się już domyślacie. Nie wiem, czy nie porwaliśmy się trochę tylko na Elstachego, bo mamy do pokonania prawie 2 km przewyższenia, a już jest dychando. Zdecydowanie. Jeszcze chwilka i będziemy na Grzesiu. Biorąc pod uwagę to, że wczoraj w nocy o 23:00 z duszą na ramieniu szliśmy przez Dolinę Chochołowską, żeby dotrzeć do schroniska, a potem piliśmy, a teraz się wspinamy. Śmiem twierdzić, że jest to dosyć pierdolona sobota, ale widoczki będą tego warte. Grzesiu! Grzesiu, idziemy! Jeszcze 500 metrów! Grzesiu, czekaj na nas! Marek coś dzisiaj cichy. Schodzę. W sensie wchodzę. Wejście to dedykujemy wszystkim Grzesiom. Szczególnie tym, którzy nas oglądają. Jak było zimą, to wam się gdzieś tu wyświetla. Badum. Criss cross. I tradycyjnie na pierwszym przystanku uzupełniamy elektrolity. Tak, w ogóle to przeszliśmy dopiero 3 km. Jakieś 500 metrów w pionie. I 1500 przed nami. Chyba, że nie damy rady. Myślę, że damy. A jak wody nam zabraknie i umrzemy? To umrzemy. I nikt się o tym nie dowie. Najgorzej, że odcinek nie wyjdzie. Marek, noli jest kunus. Wiesz, gdzie teraz idziemy? Nie wiem, wiem, że piwo było ciepłe i paskudne. A tam, czy to rak, czy to koń? Nie, to rakoń. To nasz następny cel. Czy rakoń? Rakoń! Górskiej Zwyrki czas! I znów pod górę. I znowu w górę. I do góry. I znowu w górę. Chwila odpoczynku była. Teraz wchodzimy na Czyrakonia. Czyrakonia. A potem chyba Wołowiec, co? A w oddali Babia Góra. A my już na Rakoniu. I dedykujemy to wejście wszystkim koniom. Bo rak to paskudstwo. Ryju? Weź, bo mnie cały czas kamerujesz, jak ja z telefonem w ręce. Bo taki jesteś. Teraz, gdy tak leżymy i zdychamy, warto wspomnieć, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Wysoko, a będzie jeszcze wyżej.
Ależ tu jest przepiękny spacer granią. A Marek robi content na Instagrama. Uję wam, wpadł kto. Zależy mi się, jest influencerem. Niedługo będzie reklamował czopki albo pasty do zębów. Zapraszam te widoki. Ulala. Jakby powiedział jeden z Grzesi. Podchodzimy na ten wołowiec, pozdrawiamy wszystkie woły. Rosowce. I inne. Manowce. Zdobyte. Odbyte. Tam jest schronisko. Tak. Tam jest schronisko. Tam jest schronisko. Rewelacja. Rewelacja landscape. Łyk wody, idziemy dalej. Yeah. Zejście z wołowca też strome. Teraz jest niebezpiecznie, a co dopiero zimą, jak Marek wspomniał przed chwilą, a wy nie słyszeliście. Nie było nagrywane. Ha, nie a wszystko. Teraz jest, więc możemy powiedzieć parę rzeczy. Piękne jeziorko. Staw. Staw, ale woda jest niesamowita. Wygląda, jakby było benzyny nalane do niej, bo mieni się kolorami tęczy. Ale to chyba naturka. W każdym razie schodzimy w dół po to, żeby wejść. Jak gimbal pozwoli, to pokażemy. Coś się zacina bydle. O! O, 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 o. Co, natarł? No to się trzeba będzie wspinać. Trawersujemy sobie wdzięczny szczyt o nazwie Łopata. Idziemy zboczem, na górę nie wejdziemy, bo nie ma szlaku. A i tak mamy jeszcze parę szczytów na szlaku przed sobą. Nie ma sensu. Golgota. Golgota. Niesamowite. Weszliśmy. Weszliśmy na 2137. Niewygodnie. Muchy jak do zewłok się zleciały. Zwłoczki. Jeszcze. Drugie tyle co uszliśmy, musimy ujść. Ale już chyba. Ale już. Większość przewyższeń mamy za sobą. Tak. Jeszcze tylko w górę troszeczkę. A potem już tylko w dół. Tylko
tylko wody brak. Ach, pięknie tu. A my, o, gimbalu, co ty? A my schodzimy już z Jarząbczego. Idziemy na Kończysty. Staroroboczański sobie darujemy, bo wody nie mamy. Następnym razem. Więc idziemy na Kończysty. Trzydniowiański. I schodzimy do schroniska, gdzie oddamy się naszym ulubionym czynnościom. Staroroboczański wierch, na który nie idziemy. Swą nazwę zawdzięcza cmentarzysku starych, nieużywanych robotów. Tak? Tak. Śnieżek. Niewiele. Ale jest. Jeb. Kończysty? Got it. No, tak, zbiera. A potem schodzimy do schroniska. Da. Nie mamy wody? Nie mamy. Pierwsze co? To do buforu. A potem się zobaczymy. Jeszcze rzut na naszą trasę. Tam Grześ. Tu Rakoń. Pokaż palce. Wołowiec. O tu. Łopata. Jarząbczy. Kończysty. A staroroboczański w chmurach. W chmurach. A Grześ jest tu. Ale i tak nie jest źle, na przykład lepiej mi się widzieć niż w domu. Ostatni. Wydawać by się mogło, że jest niski. A tak naprawdę jest bardzo podobny do Babiej Góry. Kawał gnata. Krzyczą. No, uciekamy. Wściekłe podsumowanie. Narąbaliśmy 15 km, a mamy jeszcze jeden przed sobą. Przewyższenie jest tu. Gdzieś. Bo potem będzie znane. A ostatnie 2 km zejścia z Trzydniowiańskiego. Jest kurwa jakiś dramat, jak wynik wyborczy KWW Stonoga. Nie chcecie tamtędy schodzić. No, przez 2 km schodzicie 700 metrów w dół prawie. Po kurwa drewnianych schodach, które są zajebiście, ale to zajebiście niewygodne. I nasze kolana dostały... O Jezu, to jak bitwa pod Stalingradem. Jakby ktoś kurwa baseballem przetrącił. Bez jaj. Brak wody nie pomaga. Brak wody nie pomaga, bo nie się pomaga. Skończyła. Ale jest wyra fajna. Co, dobrze w stopy? Zimno aż boli, ale... Ale wolę, żeby tak bolało niż tej chwili. Ulga! Ulga!